Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Andrzej Augustyn. Wiadomości z Synaju. Moi kochani, po raz pierwszy spotykamy się w takiej formie, no bo po raz pierwszy rozpoczynamy cykl naszych spotkań pod hasłem Wiadomości z Synaju. Będziemy chcieli przez najbliższe tygodnie, miesiące, chciałoby się powiedzieć cały rok, aczkolwiek nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, że do Światowych Dni Młodzieży, które będą w Krakowie, już niespełna rok, więc trudno mówić, że za rok się spotkamy, bo za rok o tej porze, gdy będziemy się widzieli, 1 sierpnia 2016 roku, to już będzie po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Ale przed nami bardzo piękny, szczególny czas przygotowań i również z telewizją Synaj TV, jak również patronującą nam telewizją IMAW, będziemy chcieli przygotowywać cykl programów pod nazwą Wiadomości z Synaju. Mam nadzieję, że już wkrótce obok mnie staną inni reporterzy, nie tylko tutaj znajdujący się w Tarnowie, okolicach, w tym naszym centrum decyzjalnym, biurze medialnym, ale również z innych okręgów, z różnych miejsc, tak zwani reporterzy okręgowi, którzy będą przygotowywali materiał właśnie do tego naszego spotkania i wiadomości z Synaj, wiadomości z Synaju, realizowanych przez Synaj TV i telewizję IMAW. Co będzie się działo, kiedy nas będzie można oglądać. Więc moi kochani, będziemy chcieli przygotowywać każdego tygodnia na sobotę wieczór wiadomości. W wiadomościach tych będziemy przybliżali wszystko to, co będzie się działo i już się dzieje w naszej diecezji. Będziemy chcieli przedstawiać materiał filmowy, jak również wywiady, spotkania i w takim wydaniu 15-minutowym kwadransa jednego będziemy przybliżali to, co się dzieje i czym żyje nasza diecezja. Diecezja, która przygotowuje się do tygodnia misyjnego, gdzie do naszej diecezji przybędą młodzi ludzie w przyszłym roku z różnych części Europy, w różnych części świata i będziemy razem z nimi przeżywali ten piękny czas tygodnia, który nas poprzedzi i który przygotuje nas do spotkania w Krakowie. Więc cieszę się, że już nas oglądacie. Cieszę się, że będziecie razem z nami. Mam nadzieję, że również wydania Wiadomości z Synaju czasami będą na żywo, a więc ta nasza komunikacja przez internet będzie miała miejsce. Będziemy mogli czasami może na żywo się z wami łączyć, na żywo odpowiadać na różne pytania i startujemy. Dzień 1 sierpnia to jest dzień, którym rozpoczynamy Wiadomości z Synaju, które, jak zaznaczyłem, mam nadzieję, że będą realizowane systematycznie, przygotowywane przez młodych ludzi, pod moją opieką, ale może i też w jakimś wsparciu różnych osób, które nam tu będą towarzyszyli. Co ruszamy? Ruszamy chyba trochę też w nieznane, bo mam nadzieję, że Duch Święty też będzie nam pokazywał kierunki rozwoju tych naszych wiadomości z Synaju, ale jestem dobrej myśli, patronuje nam święty Jan Paweł II, błogosławiona Karolina. No i tutaj znajdujemy się na terenie Duszpasterstwa Akademickiego, który będzie takim centrum też, gdzie zarówno będą realizowane pewne audycje, jak i pewne programy. Więc moi kochani, święty Józef, który tutaj w Kościele Akademickim czuwa, mam nadzieję, że też będzie nad nami czuwał. Dziękuję za to, że włączacie się, już nas oglądacie i to już jest coś, co przed nami będzie realizowane. Szczęść Boże i zapraszam serdecznie. Od kilku lat przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbywają się spotkania dla młodzieży. Szczególne, wyjątkowe spotkania modlitewne pod nazwą Miasteczko Modlitewne. Jak już sama nazwa mówi, koncentrują się wokół ducha modlitwy i uczenia się modlitwy i budowania wspólnoty. W tym roku, dokładnie 27 lipca,
rozpoczęło się kolejne spotkanie modlitewne pod hasłem Możesz więcej, ale wnikliwi, gdy zobaczą na plakacie, zobaczą hasło Mojżesz więcej. Mojżesz więcej jest to hasło tegorocznego spotkania, które nawiązuje bardzo mocno do tego, co jest związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w naszej diecezji. Diecezji, która ma swoją nazwę biblijną na czas Światowych Dni Młodzieży Synaj. Z Synajem jest związany Mojżesz. Ten niezwykły prorok Starego Testamentu prowadzi młodych ludzi, którzy zgromadzili się w zabawie i otwiera ich na rzeczywistość samego Boga. Miasteczko modlitewne, które odbywa się w tym roku w Zabawie, koncentruje się właśnie wokół tej tematyki Synaju. Na miasteczko modlitewne składają się różnego rodzaju spotkania, czuwania, jak również koncerty dla młodzieży organizowane przez organizatorów, którym to głównym organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji. Mamy nadzieję, że uczestnicy, którzy otwierają się na rzeczywistość Boga przez pryzmat błogosławionej Karoliny, też w takim podobnym duchu przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży. Cieszymy się, że ta inicjatywa jest takim kolejnym etapem, kolejnym krokiem w przygotowaniu naszej diecezji, ale i też młodzieży do tego niezwykłego spotkania z papieżem, z Ojcem Świętym w 2016 roku. Wiadomości z Synaju, ksiądz Andrzej Augustyn, moi kochani, znajduje się w kurii diecezjalnej w Tarnowie. To jest takie bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży. W biurze Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Przede mną ksiądz Paweł Górski, chyba nie trzeba go przedstawiać. Koordynator Zespołu Diecezjalnego Światowych Dni Młodzieży. Rozpoczął się, księże Pawle, w ostatnią niedzielę rozpoczęło się ważne wydarzenie, jeśli tak można powiedzieć, ważny etap w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży, bo już został zarejestrowany pierwszy pielgrzym Światowych Dni Młodzieży. Pewno domyślamy się, kto to jest, ale proszę, żeby tą kwestię przedstawił właśnie nasz gość, ksiądz Paweł. Myślę, że ten fakt już jest znany. Więc pierwszym pielgrzymem, który zgłosił się, zarejestrował się na Światowe Dni Młodych Kraków 2016, jest oczywiście Ojciec Święty Franciszek. No, to wydarzenie już pokazuje nam, że Światowe Dni Młodzieży są już bardzo, bardzo blisko. To już teraz niespełna rok do tego wydarzenia, do tych wydarzeń centralnych. I oczywiście również naszą młodzież, naszą diecezję będzie obowiązywał system rejestracji. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby przede wszystkim odwiedzić stronę Światowych Dni Młodych, tam są te wszystkie szczegóły opisane. Są różne pakiety, są pakiety na cały tydzień, na weekend, tylko na spotkanie to wieczorne czuwanie, tam tych szczegółów jest troszeczkę podanych. Chodzi o to, żeby wziąć pod uwagę fakt, iż nasza młodzież również będzie powinna się zarejestrować w tym systemie ogólnoświatowym na tydzień główny, bo nie wszyscy, z tego co słyszałem, biorą to pod uwagę. Co z tym się wiąże? No wiąże się to z tym, tutaj są pewne szczegóły, które trzeba wziąć pod uwagę. System polski dla Polaków tak został ustanowiony, że w ogóle cały system jest tak ustawiony, że on jest w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest rejestrowanie makrogrup do 5000 osób. Następnie w drugim etapie będą mikrogrupy, które będą zawierać już grupy do 150 osób. I w ramach tej grupy, mikrogrupy, mają być to osoby, które będą miały ten sam pakiet, wybiorą ten sam pakiet i będą posługiwać się tym samym językiem. Natomiast jeżeli chodzi o naszą diecezję, to mówię to dlatego, że to ma o tyle duże znaczenie, że jeżeli będziemy się rejestrować przez centra diecezjalne, czyli przez makrogrupę, którą stworzymy my tutaj jako Centrum Tarnowskie, to wówczas możemy liczyć na rabat 10% na pakiety z tej grupy A. Więc zachęcamy, aby na razie nie gorączkować się, aby na własną rękę się nie zapisywać, nie rejestrować, tylko żeby uczestniczyć w tych zapisach przez nasze centrum decyzjalne. My stworzymy makrogrupę,
możemy stworzyć jedną, dwie albo trzy, zobaczymy jaka będzie potrzeba. Liczę na to, że kilkanaście tysięcy młodych ludzi z naszej diecezji będzie uczestniczyć, że przynajmniej trzy takie makrogrupy będziemy tworzyć i w ramach tych makrogrup będziemy później rejestrować. Pewno w systemie dekanalnym, okręgowym będziemy się posługiwać tym systemem, który funkcjonuje w naszej diecezji. Więc tu będzie cięcie i kolejne jeszcze pytanie. Na pewno będziemy tu gośćmi, mam nadzieję, systematycznymi. W miarę możliwości pokazywać się tu będziemy w biurze. Mam nadzieję, systematycznie i dzięki temu te wiadomości będą szły w całą naszej diecezji, mam nadzieję, na cały świat. Niemniej jednak chciałbym jeszcze tu dopytać księdza Pawła o ten tydzień misyjny, który no, tym będziemy żyli na pewno w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, przygotowaniem naszej młodzieży. Ale może dzisiaj jeszcze dwa zdania z takich newsów, jeśli chodzi o osoby, które przyjadą, młodzież, która jest zarejestrowana już może do naszej diecezji na ten tydzień misyjny. Czy mógłby coś nam przybliżyć, powiedzieć, kto jest zainteresowanym pobytem u nas? No, zarejestrowanych jeszcze osób w naszej diecezji nie ma, bo przyjęliśmy taki system, że rejestracja na tydzień misyjny w naszej diecezji będzie się odbywać dopiero po fakcie zarejestrowania się w Krakowie. To nam wiele rzeczy ułatwi, wiele informacji uzyskamy już tych informacji, które będą grupy musiały zostawić już w Krakowie, więc już będziemy mieć uszczegółowione grupy. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy ponad 11 tysięcy osób, które wyraziły chęć, zarezerwowały sobie miejsce właśnie na ten tydzień misyjny w naszej diecezji. No, jest ogromna grupa, duża grupa Francuzów, Włochów, Słowaków, Ukraińców, z Chile jest grupa 500 osób, z Niemiec. No tych grup jest dość dużo, więc jakoś tak teraz nie mogę ogarnąć wszystkich. Ponad 11 tysięcy osób już chciało przed rozpoczęciem rejestracji w Krakowie u nas być. No, nasza diecezja jest piękną diecezją, atrakcyjną bardzo i blisko położoną Krakowa, więc myślę, że tutaj ten pułap, któryśmy sobie przyjęli, 16 tysięcy osób w naszej diecezji, tak żeby w każdej parafii naszej diecezji, a jest ich ponad 400, było od 40 do 50 osób, że nam się uda to zrealizować. Dziękujemy księży Pawle za to nasze pierwsze spotkanie tutaj w takiej atmosferze. Ja tu od razu powiem, że mam nadzieję, że też inni reporterzy z naszego studia telewizyjnego tutaj będą przychodzić. Proszę w swoim imieniu przyjmować, udzielać wywiadu. Mam nadzieję, że to jest też nasza wspólna troska, aby świadomość naszej młodzieży na temat Światowych Dni Młodzieży była coraz większa, coraz więcej wolontariuszy, osób włączało się w organizację. I moi kochani, dziękuję za to pierwsze nasze spotkanie w ramach Wiadomości z Synaju. Już wkrótce kolejne zapraszamy. Mam nadzieję, w przyszłym tygodniu zobaczymy się ponownie.